Już jesteśmy po pobudce. Czy to jest ostatni dzień wycieczki? Nie, jeszcze mamy sobota, niedziela. Wow, w domu będziemy w poniedziałek, ale to już prawie zakończona wycieczka. Nasze spokojne i ciche miejsce zamieniło się w niezłą rybiarnię. Tam stoi teczka, zielona, to może jej nie widać, z wędkarzami. Tutaj jest Astra, która miała kapcia i z panem zmienialiśmy koło. Pan łowił ryby na tym pomościku. Jest to ciekawy pomysł. No taki dość oryginalny. A my za chwilę będziemy mieć śniadanie. Jajowe. Jajowe. I już prawie gotowe. Do Polski. No wylądowaliśmy, w Cisnej na polu. Fajnie tu. W drodze do niepodległości Cisny. A ta fura niezła, ale na żółtej ramie? Kto to widział? Taka muzyka niepodległościowa leci. To a to można kupić te kamyki u was? Nie, tylko obraz będziemy, wiesz, robić. Dzieciaki będą malowały, ozdabiały je później, tak tam. Super! No super, zobacz. Blesz, to jest pierniczek, weź sobie zjedz, możesz zjeść. Tylko jak masz zęby twarde, nie? Mocne, nie twarde. Bierz pierniczki, jedz, to jest smaczne, to pieczone w Toruniu. Toruńskie pierniki to są, no. Idziemy na szybki obiad, bo dzisiaj to się będzie działo na tym trampie. Jesteśmy w barze na Zamościu. Już dochodzimy, będzie jedzenie. Ponoć super, zaraz sprawdzimy. Dobre żarcie mają na Zamościu, mi smakowało. Dobre, dużo, ceny normalne, także warto korzystać z tego. Teraz mam jeden dramat, czy ja będę w stanie wypić jeszcze 5 piw, jak się tak najadłem, jak mam tą dietę moją właśnie, tą dietę świńską. Żreć jak świnia, to jest taka dieta wakacyjna. To właśnie, ten obraz zrobiła taka niegrzeczna dziewczynka, która maluje i strasznie jest niegrzeczna, chciałem powiedzieć. No nie, tak. No właśnie, ale nie hurtowo. No jak ci idzie Natalka? Dobre pytanie, pytacie mnie jak mi idzie. Nie, no, jak na mnie to nie najgorsze. Miałeś ten kociuk przyszyć. Czubek. A ty pokaż, Korynia, pokaż co zrobiłeś. Patrz jak Krzyśkowi idzie. Ty, a to nie ma oczu. A co to jest? Próba wykuwania. Ja się odsunę, zanim to na pewno nie stanę. Wow! Siadło. A już ty uszyłaś? Tak, ja uszyłam. Jeszcze Korni, ty już masz? No kończę powoli. O, jest sówka. Ale to jest mętko czasochłonne, to dwa. Krzyś poszedł. A tam jeszcze kamyki wszystkie pomalowali? I na razie. Już nie ma malowania kamyków. Jutro. I dzień przyszedł w końcu. Los spotkanie zgotował. Na przepaść bez odwrotu. Zagonił go mój pościg. Spojrzałem w jego oczy. I wszystko już pojąłem. Nie mogę go pokonać.
zabiłbym nas oboje. Siwy koń w galopie z rozwichrzoną grzywą, w strugach deszczu raczył się wolnością. Oni wstali wcześniej od nas, widać trzecie, że jest wstawanie bila. O mistrzostwo zorganizować, jeszcze będzie mi fajna. Machaj Tomek, z tej odległości nie widzą, że masz kaca. Zaczynamy wycieczkę. Wiem, że ciężko będzie, ale damy radę. I sobie idziemy. I jest mega ciężko. O, co chwilę mamy informację. Polskie lasy się postarały na temat tego, co tu się działo. A ciągle idziemy tym grzbiecikiem. To jest wał Konfederatów. No, informacje. I idziemy. Wow. Wczorajsza muzyka mnie zmęczyła i mam ciężko. Ale idę. Pędzimy na Okrąglika. Już myślałem, żeśmy go dawno minęli, a my nawet w połowie drogi do niego nie jesteśmy. Tak się chodzi z kijaskiem. Ja to wymyśliłem i ten kijek jest mega wygodny tak na oko. Po prostu. A wy dziewczyny macie kijki? Nie. Ty nie masz też kijka? Nie. Wyrzuciłaś przed chwilą. Widzisz? Samo wymyślenie tego chodzenia z kijem było mega głupie, ale że znalazł się ktoś, mój naśladowca, który mi te kij na górę wyciósł. Wow. Czeski okrąglik, ale my nie jesteśmy Słowacy raczej. Idziemy do polskiego. Dzień dobry, jak się szło? Dobrze. O, tu jest polski okrąg. Będziemy do Jasła? Do Cisna. Tak, ale wieczórki dziejemy. Cisna, 3 godziny. My to zrobimy w półtorej. Ej, a? Żartuję. Słowacy idą 2 godziny 45 minut, a my 2 godziny 50 minut. Do Cisny? Słowacy są lepsi. Musimy się napić, bo
No. Bo będzie źle. Przerwa na dużym jaśle, na bułkę, jagodziankę. Moja jagodzianka jest taka specyficzna, bo nie ma jagód, tylko ma jakiś paciar w środku. Ale dobra. Jak się szło? Dobrze. Byłyście zmęczone? Bo ja też w ogóle się nie zmęczyłem. W ogóle dobrze, że mam dobre górskie buty. To mi się dobrze chodzi. Żonka też. Dzieciom trzeba dawać przykład. Nie można chodzić na przykład po górach w klapkach. W górskich butach. Tu są. To można. Widok jest ładny. I nawet ludzi mało. Tam jest Ukraina. Tam Słowacja. I tam już Polska. I nasza traska. Tam idziemy. No jesteśmy na ostatniej górce na trasie naszej wycieczki, wysoka, do torów, kolejki wąskotorowe, jakieś 20 minut, może 25, 20 minut stawiam. I idziemy, dziewczyny już poszły, trzeba tylko zejść z tej górki na dół, to może tak nie widać, ale tu nawet jest taka spora górka. Hej wuja! Nie widać cię. No powiedz, jak się nazywasz? Nie wiesz? Mietek? Brązowe mydło w płynie. Piękne imię dla chłopczyka. Brązowe mydło w płynie to jest piękne imię dla chłopczyka. No. Przyjechaliśmy do domu. Teraz co? Czeka kolejnego wyjazdu. Mam nadzieję, że szybkiego. Fajny był ten. Ale zleciał niesamowicie szybko. Szkoda. Do następnego razu.